27 czerwca wspominamy świętego Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, patriarchę i doktora Kościoła. Cyryl urodził się w Aleksandrii około 380 roku. Był uczniem znanego pisarza kościelnego, swego wuja, Teofila, po którym odziedziczył ognisty, pełen żaru i zaangażowania, styl polemiczny w walce z błędnowiercami. Ówczesnym zwyczajem swoją młodość spędził jako mnich. W roku 403, już jako kapłan, towarzyszył Teofilowi na słynnym synodzie pod Dębem, który wyrządził Kościołowi tak wiele zła. Heretycy, korzystający ze swej licznej przewagi i z poparcia cesarza, deponowali wówczas m.in. ze stolicy patriarchy Konstantynopola świętego Jana Chryzostoma. W 412 roku Cyryl zasiadł na stolicy aleksandryjskiej po śmierci Teofila. Do pierwszych osiągnięć jego biskupstwa należało to, że skłonił namiestnika cesarza, Orestersa, aby z Aleksandrii zostali wydaleni nowacjanie i Żydzi, którzy bardzo przeszkadzali Cyrylowi w pracy duszpasterskiej. Wielki biskup wypowiedział także nieubłaganą walkę Nestoriuszowi, ówczesnemu patriarsze Konstantynopola, który w Chrystusie Panu widział dwie odrębne osoby i Matce Najświętszej odmawiał przywileju Bożego Macierzyństwa. Skierował on do Nestoriusza dwa odrębne pisma. Wymógł także na papieżu świętym Celestynie I, że został do Rzymu zwołany synod, na którym potępiono naukę Nestoriusza. Herezjarchę wykluczono uroczyście z kościoła w roku 430. Cyryl skłonił także cesarza Teozjusza II, by w porozumieniu z papieżem zwołał sobór do Efezu. Tak się stało w roku 430. Był to więc w dziejach Kościoła trzeci sobór powszechny, po soborze w Nicei i w Konstantynopolu. Na soborze tym podjęto debatę nad terminem Theotokos, a więc to, czy można nazywać Maryję Matką Bożą. Około 200 biskupów podpisało deklarację, że nie tylko wolno, ale że ten tytuł Maryi się należy. Na skutek tego cesarz pozbawił Nestoriusza stolicy biskupiej w Konstantynopolu i skazał go na banicję. Wrogowie nie mogli darować Cyrylowi tak wspaniałego zwycięstwa. Zdołali przekonać cesarza, że to on jest heretykiem, a nie Nestoriusz. Zwołali nawet synod do Antiochii, na którym 40 biskupów nestoriańskich potępiło Cyryla. Do historii ten synod przeszedł jako tzw. synod diabelski. Cesarz skazał na wygnanie Cyryla. Na szczęście po pewnym czasie biskup mógł powrócić do swojej stolicy. Pełen zasług Cyryl zmarł w opinii świętości 27 czerwca 444 roku. Pozostawił po sobie szereg dzieł, wśród których przeważają pisma apologetyczne. Zachowały się ponadto 22 jego kazania i 88 listów. Papież Leon XIII zaliczył go w roku 1882 w poczet doktorów Kościoła. Z okazji 1500. rocznicy Soboru Efeskiego papież Pius XI wygłosił mowę ku czci świętego Cyryla z Aleksandrii jako największego obrońcy przywileju Bożego Macierzyństwa Maryi i wydał pod datą 25 grudnia 1931 roku encyklikę o powszechnym Soborze Efeskim odbytym przed 15 wiekami. W ikonografii święty Cyryl ukazywany jest w stroju biskupim rytu bizantyjskiego z charakterystycznym kapturem zdobionym krzyżami, a także w scenie, gdy Matka Boża ukazuje się świętemu. Jego atrybutami są gołąb na ramieniu symbolizujący obecność Ducha Świętego oraz księga w dłoni. Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś świętego Cyryla, biskupa, niezłomnym obrońcą Bożego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Spraw, aby wszyscy, którzy wierzą, że Maryja jest Matką Boga, zostali zbawieni przez wcielenie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.